Witam i zapraszam do obejrzenia krótkiego filmu instruktażowego o kreatorze stron www.aniroweb. W tym filmie pokażę Wam, w jaki sposób zmienić projekt mobilnej wersji Twojej strony internetowej. Po prawej stronie panelu administracyjnego znajdują się dwie ikony. Jedna prowadzi do desktopowej wersji strony internetowej, a druga do wersji mobilnej. Desktopowa wersja będzie wyświetlana na komputerach, laptopach i tabletach, natomiast mobilna na wszystkich smartfonach. Projekt graficzny mobilnej wersji Twojej strony może zostać zmieniony w dowolnym momencie po jej uruchomieniu. Po prawej stronie mamy kolumnę ze wszystkimi projektami. Większość z nich jest dostępna w kilku wersjach kolorystycznych. Dobrze jest jednak utrzymać podobną kolorystykę, aby przekaz płynący z obu stron był spójny. Zmiana szablonu w wersji mobilnej nie wpływa na wygląd desktopowej wersji strony internetowej. Natomiast jeśli usuniemy treść z jednej ze stron lub na przykład zdjęcie, zmiana będzie widoczna na obu wersjach Twojej strony. Dzięki temu nie musisz aktualizować informacji osobno na stronie mobilnej i zwykłej. Wystarczy, że wprowadzisz je raz, a druga wersja strony zaktualizuje się automatycznie. Dziękuję za uwagę i zapraszam do obejrzenia pozostałych filmów.